Dzień dobry Państwu, witam niezwykle serdecznie. Złota Polska Jesień, 14. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Gościmy dzisiaj w Olsztynie mecz 100 mil Sokół Pniewy. W jakim rozpoczęli ten mecz piłkarze? Oto goście i Bogusław Kaczmarek, trener Sokoła Pniewy, 46-letni szkoleniowiec, który w poprzednim sezonie prowadził 100 mil Olsztyn, a teraz prowadzi zespół Sokoła. No i 100 mil Olsztyn. Bramce Sidorczuk, dalej Andrzej Biedrzycki, Grzegorz Wagner, Tomasz Sokołowski, Andrzej Jankowski, Jacek Płóciennik, Rafał Kaczmarczyk, Adam Zejer, Sylwester Czereszewski, kapitan zespołu z Olsztyna, debiutujący w tym zespole Kirył Rybakow i z jedenastką Paweł Gadziała. A trenerem jest Ryszard Polak. Najciekawsze fragmenty. Oto sytuacja z 9 minuty. Janusz Nawrocki do Bogdana Pruska. W środku znakomicie ustawiony Krzysztof Bizacki. No i pierwsza bramka meczu, którą zdobywają piłkarze Sokoła. Trzeci gol tego zespołu w tych rozgrywkach na wyjeździe. Niepilnowany Bizacki bez problemu pokonuje Kazimierza Sidorczuka. Znakomite podanie Nawrockiego, potem Pruska, no i świetny strzał. Piskiem, choć jest zacięty, ta bramka, którą Sokół zdobył już w 9 minucie, ustawiła spotkanie. Myślę, że w drugiej połowie obejrzymy wiele ciekawych akcji. Świetna sytuacja, Czereszewski dojdzie do podania, nie? Matora się poślizgnął, ale jeszcze jest Nawrocki. Piłkarze z Tychów są szybsi od swoich rywali. Nie ma spalonego, Jacek Płóciennik wchodzi po lekarne, obok niego jest Marek Rzepka. Świetna sytuacja, Czereszewski i wyrównanie. Spalonej, protestują piłkarze Sokoła, Sylwester Czereszewski zdobywa wyrównującego gola. Nie było pozycji spalonej, jeszcze ma pretensje do Sławomira Stępniewskiego, sędziego liniowego. Marek Rzepka, także chyba Bogusław Kaczmarek, ale pozycji spalonej nie było. Bramka uznana, popatrzmy jeszcze raz, Czereszewski zupełnie niepilnowany i Dariusz Płaczkiewicz nie miał najmniejszych szans z obroną tego strzału. Przy obronie tego strzału nie miał absolutnie nic do powiedzenia. W podobnej sytuacji zresztą widzieliśmy, padła bramka dla Sokoła w 9 minucie. A więc 50. minuta, Sylwester Czereszewski wyrównuje straty 1-1. Z Warszawy Mirosław Milewski, 38 lat, od niedawna arbiter międzynarodowy, absolwent AWF-u, sportowa rodzina, żona jest arbitrem w akrobatyce sportowej, sędziuje zresztą teraz na mistrzostwach. Bywało pod bramką Olsztyna. Tomasz na początku spotkania, Sokół grał z pominięciem środkowej groźnej linii. Teraz szybka akcja, jest Prusek, do niego podanie, ale za mocne. Ładna, szybka kontra, ale mało precyzyjne to dośrodkowanie. Mało bramek strzela 100 mil w tym sezonie. Najlepszym strzelcem Tomasz Sokołowski, ale większość tych bramek strzelił w pierwszych swoich występach w 100 milu. Później jakby troszeczkę zaczął myśleć o czymś innym. Zainteresowana tym piłkarzem jest holenderska Roda Kerkrade, w której grał Tomasz Iwan. Dobre dośrodkowanie, Czereszewski! Nie, to był Tomasz Sokołowski. Obok niego Matore nie ubiegł tym razem zawodnika z Olsztyna. Czarnoskóry piłkarz Zimbabwe. 21 Olsztyn. Mało bramek, jak już mówiłem, i dlatego klub ten kupił rosyjskiego napastnika Kiryła Rybakowa, który ma 26 lat. Z Dynama Moskwa przyszedł ten piłkarz do 100 milu. 130 meczów w lidze rosyjskiej, strzelił około 30 bramek. Bardzo liczy na niego Ryszard Polak. Bardzo podobał mu się ten piłkarz na treningach. Zmiana w zespole 100 milu. Na boisko przed z numerem 15 Czesław
Żukowski, a boisko opuścił Andrzej Jankowski. Robert Wilk. Konieczko w środku. Będzie strzelał Konieczko. Bardzo ładne uderzenie. I znakomicie Kazimierz Sidorczuk. Jeszcze nie koniec akcji. Krzysztof Nowak. Zablokowane dośrodkowanie przez Gadziałę. Konieczko to bardzo ciekawy piłkarz. I Sokół w tych meczach dwa razy wygrywał, cztery razy zremisował. Zdobył 10 punktów. Jedyne 10 punktów, jakie do tej Sokoła. Fatalne dośrodkowanie, próba dośrodkowania. No i Tomasz Sokołowski rusza. Przed nim jest Janusz Nawrocki. Bardzo dobrze do płóciennika. Adam Zejer! Będzie strzelał Adam Zejer! Gol! Bardzo ładna akcja, Stomil Olsztyn. Adam Zejer zdobywa drugą bramkę i Stomil prowadzi 2-1. Adam Zejer, bardzo ciekawy piłkarz. Olbrzymia geografia występu piłkarskich tego zawodnika. Popatrzmy jeszcze raz. Za krótkie wybicie Nowaka. Piłka trafia do Zejera. Precyzyjny strzał lewą nogą obok rozpaczliwie interweniującego Płaczkiewicza. Błąd Nowaka. On jest odpowiedzialny za utratę tego gola. I Adam Zejer nie miał problemu z pokonaniem Dariusza Płaczkiewicza. Bardzo ładny strzał. Dośrodkowanie płóciennika i jeszcze raz za chwilę Adam Zejer. Adam Zejer ma 32 lata, grał w Zawiszy Bydgoszcz, Zagłębie Lubin, Besiktasie Stambuł. Falowany przez Nawrockiego, błyskawiczne podanie. Jest. Będzie dobra sytuacja. Strzał i broni Płaczkiewicz, nie? Piłka obok bramki. Wyraźnie rozegrał się Stomil. Szybkie tempo drugiej połowy. Jest przy piłce Konieczko, jest także Wilk. Szykuje się kolejna zmiana. Marek Rzepka. O, dobre uderzenie. I Sidorczyk. I zmiana w zespole Stomilu. Schodzi z boiska Paweł Gadziała, na jego miejsce z numerem 13 Bogdan Michalewski. Bogdan Michalewski przeszedł do Stomilu z Gwardii Olsztyn. Ma 31 lat. Także zmiana w zespole Sokoła. Opuszcza boisko Zbigniew Konieczko. To jest pluskiem i Jacek Płóciennik. Sokołowski ucieka. Czeka na podanie. Pokazuje, że jest niepilnowany, ale jest sam w przodzie. Będzie musiał zaczekać przed nim Nawrocki. Dwóch piłkarzy. Musi poczekać Sokołowski. Leci teraz Żukowski, aby mu pomóc. Piłka do płóciennika. Rozciągają grę, czekają, aż podejdą rywale z drugiej linii i Zejer przy piłce. Większość akcji ofensywnych zaczyna się od tego piłkarza. Wycofanie do Żukowskiego. W środku jest Sokołowski. Jeszcze chyba powinien do Zejera. Nie ma pozycji spalonej. Płóciennik strzela. Bardzo ładny strzał. Minimalnie niecelny. Bardzo ładna akcja. Wyraźnie opadli z sił defensorzy Sokoła. Płóciennik, bardzo ładne uderzenie zewnętrzną stroną prawej stopy. Pół metra zabrakło. Płaczkiewicz musiałby wyjąć, który wszedł przed chwilą na boisko i szybko do Sokołowskiego. Jacek Płóciennik w środku, pokazuje Żukowski, że jest niepilnowany z lewej strony. Sokołowski strzela. Holendrzy z Rody Kerkrade oferują ponad 1 000 000 guldenów. To dużo pieniędzy. No ale Sokołowski na razie nie ma zamiaru opuszczać Olsztyna. I całe szczęście dla tego zespołu, jeden z najlepszych piłkarzy. Żukowski ucieka. Przy nim Matore. Zobaczymy, co zrobi Żukowski. Potyka się, ale blokuje piłkę. Nie, utrzymał się jednak. Zakręcił tam piłkarzem Zimbabwe. I chyba będzie próbował wybić piłkę na rzut rożny. Nie udała się ta sztuka. Zespół gospodarzy. W środku boiska i na 20-30 metrze. Teraz dobra sytuacja. Podanie do Sokołowskiego. Sokołowski będzie sam na sam. Powinien przerzucać piłkarza. Bramkarza Płaczkiewicza niepotrzebnie chyba strzelał. Znakomita była to okazja.
Płaczkiewicz wyszedł daleko przed swoją bramkę. Popatrzmy jeszcze raz. Płóciennik do Sokołowskiego. Nawrocki się spóźnił, zagapił się i niepotrzebnie strzelał. Sokołowski powinien leciutko przerzucać piłkę nad efekt. Widzieliśmy obok bramki bramkarza Sokoła. Koniec meczu, proszę Państwa. A więc Stomil wygrywa dzięki przede wszystkim dobrej grze w drugiej połowie. 2-1. Bramki, przypomnę, zdobyli. Ruszył ostro do ataku, nie mając nic do stracenia. Oto statystyka. Strzały obronione 8-7. A druga przede wszystkim połowa. Bardzo dobrze się stało, że tą właśnie część meczu Państwu pokazaliśmy. Pierwsza niezła, ale druga przede wszystkim znakomita. W wykonaniu piłkarzy z Stomilu, którzy zasłużenie triumfują w Olsztynie, zdobywając bardzo ważne 3 punkty. Jest już Jacek Laskowski, który ma gości, trenerów obu zespołów. Halo Jacek, oddaję Ci głos. Proszę Państwa, trenerzy obu zespołów, pan Bogusław Kaczmarek, trener Sokoła, i pan Ryszard Polak, trener Stomilu. Rozpoczynamy od pana Bogusława Kaczmarka, który przez 3 lata był tu gospodarzem, a dzisiaj jest gościem. Nie pomylił pan szatni przed meczem? Nie, nie pomyliłem, ale przed meczem przywitałem się z wszystkimi zawodnikami, bo to, co tutaj wspólnie wcześniej zrobiliśmy, to widać też dzisiaj na boisku. Przyjechaliśmy tutaj, żeby mecz wygrać. Znałem mocne i słabe strony Stomilu, chociaż się bardzo wzmocnił ostatnimi czasy. Myślę, że gdybyśmy strzelili drugą bramkę w pierwszej połowie, gdzie byliśmy bezwzględnie, że powiem, lepszym, wykrywającym warunki gry, stwarzającym sytuację, to myślę, że byśmy wygrali dzisiaj. Ja się cieszę, że był to w miarę żywy, interesujący mecz. Jestem od 2 tygodni z zespołem, czeka nas wiele pracy. Myślę, że nie zasłużyliśmy tu dzisiaj na porażkę. Był pan na stażu trenerskim w Holandii. Sokół ostatnio grał bardzo bezbarwnie, a dzisiaj już widać pewien postęp. Czy to znaczy, że już niedługo Sokół będzie grał jak Feyenoord? Proszę pana, no, takie porównania troszeczkę myślę, że za wysoko na tą drużynę, ale będziemy pracować. Nic straconego, trzeba zrobić jeszcze 6 punktów w tej rundzie. Bogate przygotowania zimowe mogą zapewnić tej drużynie grę w podobnym stylu jak dzisiaj fragmentami. Ja myślę, że zespół się mógł podobać i nie był to ten Sokół z poprzednich spotkań ligowych. Pan Ryszard Polak, trener Stomilu. Panie trenerze, czy pan w drugiej połowie jakiś inny zespół wypuścił na boisko? To znaczy, ja uważam, że na razie przynajmniej no, próbowaliśmy w pierwszej połowie grać bardziej ofensywnie, czyli mieliśmy sporo napastników. Okazało się, że w tej chwili zespół jeszcze tak nie potrafi grać i nie może grać, bo za mało czy za słaby jest odbiór piłki. W związku z tym ofensywa nie polega na tym, żeby atakować, ale trzeba najpierw odebrać, żeby można było przygotować sobie atak, i to nam nie zdawało egzaminu. Po przerwie spróbowaliśmy troszeczkę jakby zmienić koncepcję grania. To nam się oczywiście udało. Natomiast podzielam zdanie Bogdana, że w pierwszej połowie dość łatwo dochodzili do sytuacji bramkowej. Gdyby strzeli drugą bramkę, byłoby nam ciężko i wydaje mi się, że najbardziej sprawiedliwy byłby remis, ale no ale tak jest, jeżeli ktoś strzela 2 bramki, a inny zespół 1, no to się jeden wygrywa, drugi przegrywa. Czy jest pan za...